Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. iPhone XS Max, akcesoria, tym razem coś pancernego. UAG Plasma. Casey, oczywiście od pancernika EU, czyli dzięki wielkie im za to. Na końcu doczekajcie, będą kody do nich rabatowe. No cóż, tym razem właśnie model Plasma, czyli pancerniak. W miarę jeszcze wyglądający jak na stylistykę UAG, bo niektórym ona się podoba, niektórym nie. No ale dobra, przejdźmy, zobaczmy. Otwórzmy, jak będzie wyglądał, jak wygląda ten model, jak będzie wyglądał na iPhone'ie XS Maxie, czy będzie to znośne połączenie, czy puryści stwierdzą, że to się nie da. No ale dobra, z czego zbudowany? Po pierwsze, z tyłu dosyć mocne, twarde, wytrzymałe plexi. Po bokach lekkie gumowanie, które no też jest bardziej, może powiedziałbym, może bardzo też plastikowe, ale powinno wytrzymywać. Na dole też trochę luźniejsza część. Przyciski delikatnie ażurowe. Dostęp do wyciszenia jest. Wokół aparatu lekkie podwyższenie. Dobra, wrzućmy XS Maxa i zobaczmy, jak wygląda w pancernym case'ie najnowszy iPhone. Dobra, idziemy od tyłu. No cóż, śmiesznie nam się odbija jabłko. No okej, okay, dziwnie to wygląda trochę, ale jest, ale no cóż. Ci, co lubią mieć jabłuszko z tyłu, to mają. No i jak w iPhone'ie, zaczynając, zacznijmy od ochrony aparatu, no bo to jest najbardziej nefralgiczna część w tym telefonie. Poza tym, że cały jest szklany, wiadomo, ale no to aparat dostaje z racji rysowania, więc odnośnie aparatu jest dobrze podniesione, parę milimetrów, powinno być ok. Cały tył oczywiście zabezpieczony. W przypadku położenia, no to tutaj zbytnio ta część plexi podobna się nie rysuje, tylko te jakieś tutaj wypustki, więc pod tym względem w miarę ok. Rogi mocno zabudowane, więc myślę, że w przypadku upadków jest czym amortyzować. Przyciski i boki. No to dobra, przyciski, liczmy od tej strony, gdzie mamy głośność. Całkiem rozsądna, jeżeli chodzi o kwestię wciskania, ani za mocno, ani za lekko, chodzą dobrze. Dostęp do tego tutaj przełącznika jest w miarę rozsądny. Od dołu włożymy każdy rodzaj kabla Lightning. Głośnik nie jest w żaden sposób zasłonięty, mikrofony też nie. Przycisk Power też delikatnie ażurowy. Znaczy można też, pod spodem jest ażurowy, ale też jest takie przetłoczenie, dzięki którym widzicie, jak ten, że to jest przycisk, czujecie go pod palcem. Więc tu jest spoko. Góra, no taka łagowa, czyli lekko wystające rogi. W iPhone'ie tu nic nie ma, więc nie ma żadnych wycięć, dziurek, niczego. Wygląda to tak jak powinno w iPhone'ie. No i front. Od frontu mamy delikatną ramkę dookoła całego ekranu. Nie nachodzi ona zbytnio na szkło, ale powiedzmy te 1,5 mm co najmniej odstaje. No i dzięki temu chroni front waszego urządzenia przy położeniu go w ten sposób. No wygląd, no trzeba przyznać, no jak to w łagach, taki trochę toporno technologiczny, no nie wiem jakich tu synonimów użyć, no ale no taki no odważny bym powiedział, jak to zwykle. Czy od frontu jest ok, trzymanie telefonu w dłoni w tym case'ie też całkiem dobre, nie ślizga się, mimo że to plexi jest, ale nie jest ono śliskie, no wiadomo, szkło jest bardziej. Telefon no zabezpieczony, jeżeli ktoś używa tego smartfona w cięższych warunkach, no to spokojnie, myślę, że tego typu case jak najbardziej tak, plus jakieś szkiełko na górę i myślę, że będzie zadowolony. Jak Wam podoba się ten model UAG, czyli UAG, czyli Urban Armor Gear Plasma, powiem, że jak na UAG, jeden z ładniejszych, rozsądnie chroni, jak widać, zabezpiecza w każdym miejscu. Myślę, że powinien się sprawdzić w cięższych warunkach. Jakie jest Wasze zdanie? Piszcie w komentarzach. Mieliście, testowaliście, używaliście na jakimś innym smartfonie. Dajcie znać, oczywiście, to się zawsze przyda. Jak już mówiłem, case od pancernika EU, więc na kod UCEK5MAX macie 5 zł na zakup dowolnego case'a do iPhone'a XS Max, więc jest cokolwiek szukacie, to możecie tam skakiwać. Linki oczywiście do tego case'a macie na dole, jak i również wszystkie inne, też odnośnik, więc wystarczy kliknąć, zobaczyć, wpaść, co ma pancernik ciekawego i cokolwiek będziecie chcieli kupić dla XS Maxa, macie piątaka taniej. Tyle odnośnie tego case'u, oczywiście niedługo szkła. W szkłach będziemy porównywać, co do czego pasuje, ale to jeszcze skończmy case'y, bo jeszcze trochę ich jest, więc na dzisiaj tyle. UAG Plasma dla iPhone'a XS Max. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!